Piaggio znane jest z tego, że wyznacza trendy, dlatego w czasie pojazdów elektrycznych nie mogło zabraknąć skuterów od tego włoskiego producenta. Przed Wami cała gama Piaggio One. Piaggio One to jest tegoroczny hit sprzedażowy i trudno się temu dziwić, ponieważ to są naprawdę udane konstrukcje. Dlatego mam dzisiaj dla Was całą ich gamę. Zacznijmy od najbardziej popularnego, jednocześnie standardowego Piaggio One. Tak jak już słyszeliście przed chwilą, jest to skuter elektryczny, bardzo lekki, ponieważ waży niecałe 100 kg. Zamontowana w nim bateria wystarczy na to, żeby pokonać około 55 km z prędkością 30 km na godzinę. Jeżeli będziemy chcieli pojechać trochę szybciej, czyli około 45 km na godzinę, bateria wystarczy na to, żeby pokonać 45 km, więc jest to idealne rozwiązanie do takiej codziennej jazdy do pracy czy do szkoły. I tutaj bardzo ważna rzecz. Z racji pojemności tej baterii, z racji osiąganych prędkości przez ten skuter, nadaje się on już na kartę motorowerową, czyli możemy na nim jeździć od 14 roku życia. Kolejnym jego atutem jest to, że ta bateria jest po prostu bardzo łatwo wyciągana. Podnosimy kanapę, wyciągamy baterię, zanosimy ją do domu, ładujemy. Takie to jest proste. Kolejna wersja Piaggio One to jest wersja limitowana, zaprojektowana przez bardzo znaną projektantkę mody Feng Cheng Wang. Ona charakteryzuje się takim właśnie lekko zielonkawym, turkusowym wykończeniem wzorowanym na sztuce chińskiej. Jest również wersja tego skutera w wersji Piaggio One Active, o którym sobie teraz powiemy. Piaggio One jest wyposażone w trochę mocniejszą baterię, która umożliwia zarówno osiąganie trochę wyższych prędkości, jak i pokonywanie większych dystansów. Na tym skuterze jesteśmy w stanie w trybie sport rozpędzić się do około 60, nawet 65 km na godzinę i w ten sposób pokonać 50 km. A jeżeli zależy nam na tym, żeby ten dystans zwiększyć, to może on przejechać nawet 85 km, rozpędzając się do 40 km na godzinę. Jest jeszcze jeden wariant Piaggio One, którego tutaj nie mam ze sobą, Piaggio One Plus. I tamta bateria umożliwia pokonanie nawet 100 km na jednym ładowaniu. Także masa wariantów tego elektrycznego skutera. Wszystkie z nich zostały wyposażone w 5,5-calowy wyświetlacz LCD. Wszystkie z nich charakteryzują się bardzo nowoczesnym designem i każdy z nich wyśmienicie odnajdzie się podczas codziennego użytkowania. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej szczegółów na temat skuterów z serii Piaggio One i przede wszystkim poznać ich ceny, a tutaj mogę Wam zdradzić, że są one naprawdę bardzo atrakcyjne, ponieważ zaczynają się od 13 900 zł, a jeszcze możemy liczyć do tego na dofinansowanie przeznaczone na elektryczne pojazdy, to zapraszamy Was do Moto Mio na pierwsze piętro. Czekamy na Was na Zakopiańskiej.